Pierwsza rzecz. Musimy zrozumieć, że istnieją substancje, hormony, neuroprzekaźniki, które musisz zacząć o nie dbać. Jeżeli o nich nie dbasz, to z automatu będzie ci dużo trudniej uzyskać twoją funkcję pewności siebie. I teraz dla mnie jednym z największych rozczarowań w biznesie sprzedażowym jest to, że w ogóle się o tym nie uczy. Ja ciągle o tym mówię. Cztery neuroprzekaźniki. Pierwszy neuroprzekaźnik jest endorfiny. Dlaczego jako handlowcy powinniśmy dbać o endorfiny? Mieć nadprodukcję endorfin. Czym jest hormon endorfina? Czym jest neuroprzekaźnik endorfina? Co ono? Gówno prawda. Przepraszam. Entuzjazmu. Widzisz, szczęście to jest największy mit świata, jaki może być. Bo szczęście jest cholernie związane z ilością decyzji, które podejmujesz. Czym mniej masz, czym mniej decyzji podejmujesz, czym rozumiesz, masz mniej wyborów, tym jesteś bardziej co? Szczęśliwy. Szczęście jest posiadaniem zadowolenia ze wszystkiego, co mam tu i teraz i niepotrzebowania czego? Niczego więcej, zgadza się? Więc rozumiesz, zarobiście, jak masz, jestem szczęśliwy. Czyli już mi się nie chce. Nie muszę. Rozumiesz, o co chodzi? Super, ale to nie jest sprzedażowe. W sprzedaży powinno być pragnę. I teraz bardzo ważna rzecz. Endorfiny to jest hormon, to jest neuroprzekaźnik entuzjazmu. Entuzjazm jest cholernie ważny. Dlaczego? Dlatego, że twój entuzjazm powoduje dojście do klienta. Elizabeth Gray Sanders, babka, która opisała rytmy biznesowe, pokazała, że bardzo istotne jest to, że twoje wejście, pierwszy kontakt z klientem będzie decydujący o przekazaniu wibracji, tego vibe'u, tego pozytywnej rzeczy, która świadczy o tym, że jesteś kim? Ekspertem. Więc jeżeli nie masz w sobie tego entuzjazmu, o którym Tracy pisze cały czas w wszystkich swoich książkach, no to sorry, jest ci trudno pokazać pewność siebie. Wiesz, jak wchodzisz do kogoś i wchodzisz na pełnej parze, na pełnej pasji, na pełnym entuzjazmie, to ludzie nawet mogą ci nie lubić, ale mówią, kurde, no powiedz zjarany. I mówisz tak, może nie kupię, ale może dobrego dealera ma, że kontakt trzeba mieć. Rozumiesz? Posłuchajcie, endorfiny. Dlaczego, widzisz, to jest coś, co jest kluczem. Kiedy podnosimy endorfiny? Kiedy potrzebujesz entuzjazmu, jak zaczynasz pracować? Okej, ale kiedy potrzebujesz entuzjazmu? Po wstaniu. Rozumiesz? To jest ważne. Ja uwielbiam, jak ludzie budują endorfiny przed spaniem. Powiem ci grubo. No fajnie, że je budujesz, wyśpisz się i już ich nie masz. Jedna rzecz. Bardzo ważne w endorfinach jest to, że jak dopiero teraz to zrobię, zrozumiałem, że ja byłem, byłem na Mistrzostwach Europy i nigdy nie rozumiałem, po co ja mam wstawać rano na rower. Wiesz, jak grałem, to po co ja mam rano stawać na rozwój? Ja mówię tak, nigdy tego nie lubiałem, jakoś nie czułem, żeby mi to miało pomagać. Poza jedną rzeczą, że dzisiaj rozumiem, że jak stawałem rano, a mi się nie chciało, to w pewnym momencie zacząłem biegać, zacząłem się rozciągać, zacząłem sobie delikatnie robić pewne rzeczy i one trwały najczęściej pół godziny do 40 minut. Nie trzeba tak długo. To potem się okazało, że jak brałem prysznic, to ja miałem tyle energii w sobie, tyle entuzjazmu, że nie mogłem się doczekać wieczornego treningu. I teraz popatrzcie, bardzo ważna rzecz. Kiedy wstajesz rano, bardzo często mamy takie odczucie, że Boże, bym się tak chciał, jak mi się nie chce. Masz tak? Bo jak się pytali o komórki, to nikt nie miał, nie? Ale jak to brakuje, to... No to... Teraz zobaczcie, jak wstajesz rano, twoim zadaniem jest zrobić rozruch. Wystarczy 15 minut. Wystarczy, że nie wiem, coś zrobisz, zrobisz jakieś pompeczki, przejdziesz na takim rowerze, nie wiem, zrobisz przysiady, spocisz się delikatnie, twoje pory się rozszerzą i zaczynasz, rozumiesz, zaczynasz energetycznie wyrzucać ciepło. Okazuje się, że po tym 15 minutach ty masz nadprodukcję endorfin. I po 15 minutach bierzesz sobie szybki prysznic czy cokolwiek i po prostu lecisz i masz potężną entuzjazm, potężną chęć robienia przed sobą danej rzeczy. I teraz zobaczcie, oczywiście, że nie musisz tego robić, bo jak byłeś mały, wpadłeś do kotła, to masz energię. To do Feliksa jest Feliksa. Bo tu są też młodzi, bo oni wiesz, nie oglądali takich bajek. Przepraszam, że Wolka i Lorka to w ogóle nie znają, nie? No. Znasz Wolka i Lorka? Bo ci tata puszcza. Tata ci mówi, mnie tym męczyli, ty też masz. Ja też tak z synem robię, nie? Dobra, żeby nie było. I teraz zobaczcie, bardzo ważna rzecz. Endorfiny. Wstajesz i teraz ty nie musisz tego robić. Tylko nie mów, że nie masz energii.
Rozumiesz, to jest bardzo ważne, że nie mów, że nie masz energii, nie musisz tego robić. Możesz, jak masz energię, nie musisz. Ale jeżeli tego nie robisz, już ograniczasz swoją pewność siebie. Czyli popatrzcie, co się teraz dzieje. Nie robiąc tego ćwiczenia rano, powodujesz, że już masz zmniejszoną ilość pewności siebie w oczach twoich klientów. I teraz wiesz, teraz pytanie, czy nas na to stać. Tylko, że popatrz, jaki jest problem. W sporcie zawodowym, kiedy centymetry, nanocentymetry, rozumiesz, czy rozumiesz, jakiekolwiek małe różnice mają wpływać między tym, czy będziesz pierwszy, czy szósty, rozumiesz, to sobie nikt nie pozwoli na to. Ale w biznesie, kiedy dotyczy to twojego życia, żeby być wyjątkowym, fantastycznym, pierwszym, dokładnie tak samo to działa. Że wiesz, że ty możesz sobie zadawać pytanie, kurde, co robię nie tak? Właśnie może to. Że wiesz, wstajesz rano i właśnie wiesz, wykonałeś 30 telefonów z mniejszym entuzjazmem, który mogłeś. Ale ten entuzjazm nie jest powiązany z tym, czy ty go masz, czy nie, tylko czy ty go wytworzysz. Czy to jest zrozumiałe? Pierwsza rzecz, uczył was ktoś kiedyś tego? Popatrzcie, to powinno być w ogóle w zajęciach w szkole, zgadza się?